Jesteśmy w miejscu, gdzie 12 lat temu w ramach projektu WWF zostały posadzone drzewka owocowe. Drzewka musiały być ogrodzone po to, żeby przetrwały, żeby zwierzęta nie zniszczyły młodych sadzonek. Jak widać, po 12 latach większość drzewek przetrwała, a część z nich już zaczyna kwitnąć. Miejmy nadzieję, że będzie owocować i będzie to miejsce chętnie odwiedzane przez zwierzęta. Bardzo ważne do tego, żeby mogły w okresie jesiennym nabrać troszeczkę masy przed zimą. Ważne i dla niedźwiedzia, ale również dla ssaków kopytnych, takich jak jelenie czy sarny. Że bardzo się cieszymy, że nasza praca, która została tutaj włożona, nie poszła na marne i przynosi wymierne korzyści. Tutaj widzimy drzewko, które już zaczyna kwitnąć, także wchodzi w fazę kwitnienia i będzie prawdopodobnie wydawać owoce. I to jest bardzo fajny moment, kiedy praca osiąga swój cel, kiedy posadzone drzewko dorasta do takiego wieku, kiedy zaczyna kwitnąć i zaczyna owocować. Widać, że praca nie poszła na marne i miejmy nadzieję, że to będzie służyć przez kolejne lata, może dziesięciolecia, jeśli się uda przetrwać temu drzewku.